Mieszkając w Polsce, prowadził program w radiowej Trójce już jako student. Mimo że miał pracę, która była marzeniem każdego polskiego dziennikarza, postanowił rzucić wszystko i wyjechać do Ameryki. Czuł, że pod względem zawodowym wyciągnął z Polski wszystko, co mogła mu ona zaoferować i tylko za oceanem mógł w pełni rozwinąć skrzydła. Od czego zaczynał Mariusz Max Kolonko? Człowiek, który mówi... Jak jest? Mariusz Max Kolonko już podczas studiów dziennikarskich zaczął pracę w swoim zawodzie. Prowadził audycję Zapraszamy do Trójki, co w polskim środowisku dziennikarskim przynosiło mu nie lada prestiż. Jak samo sobie mówi, był wtedy młodym człowiekiem z wyobraźnią i wiedział, że osiągnął niemalże wszystko, na co pozwalał ówczesny polski establishment. Osiągnął niemalże wszystko, na co pozwalał ówczesny polski establishment. Kiedy Max definitywnie zdecydował się wyjechać z kraju, musiał podpisać kartkę z oświadczeniem, że odchodzi z radia na własną prośbę. Sam nie wiedział, czy dobrze robi. Połączmy się teraz z Nowym Jorkiem, gdzie czeka nasz korespondent. Max, jakbyś mógł powiedzieć własnymi słowami, jak to było? Przepraszam, Państwo, mam drobne problemy techniczne. Wtedy pracowałem jako dziennikarz, Zapraszamy do Trójki, prowadziłem program. Jeden raz miałem wtedy etat, rzeczywiście w polskim radiu. Tam moimi głowami była Monika Olejnik, starsze koleżanki, Miecugów, obie starsi koledzy. Myśmy wiedzieli dobrze, doskonale ci studenci wtedy wiedzieliśmy, że to jest układ, to jest MSW, my tam z nimi nie mamy żadnych szans, dlatego ja wyjechałem. Porzuciłem to wszystko, zaniosłem podanie o zwolnienie z pracy, ponieważ oni wiedzieli, że ja już nie zostanę w telewizji, zostanę może tam, więc w związku z tym wiedzieli, że ja tu nie przyjadę z powrotem, więc mówią, podpisz to, musisz to podpisać, bo inaczej nie pojedziesz. Więc podpisałem, zrezygnowałem. Na własną prośbę odszedłem z polskiego radia. Dziękuję Ci za tą relację. Po podpisaniu kartki opuścił Polskę. Gdy dotarł do USA w 1988 roku, miał 23 lata, 200 pożyczonych dolarów i głowę pełną marzeń. W Stanach Kolonko zaczynał niemalże od zera. Pragnął być korespondentem dla polskiej telewizji, a do tego potrzebował kamery telewizyjnej, która kosztowała ponad 70 tysięcy dolarów. Problem w tym, że Max pracował wtedy na budowie, zarabiając jedynie 6 dolców na godzinę. Jadąc do Ameryki, zdawał sobie sprawę z tego, że jest to miejsce, gdzie spełnia się słynny American Dream. Jednocześnie po jakimś czasie zdał sobie sprawę również z tego, że samo się nie spełni. Trzeba przestać marzyć, wziąć się ostro do roboty i robić biznes. Biznes! Założył własną firmę budowlaną i w ciągu 5 lat wyremontował 54 wieżowce na Manhattanie. Dzięki temu był w stanie kupić sobie wymarzone kamery. W 1992 roku został korespondentem Panoramy, a rok później założył własną firmę producencką Media 2000. Od tamtej pory kariera Maxa Kolonki potoczyła się tak, iż obecnie jest szanowanym i uznawanym dziennikarzem nie tylko w Polsce, ale również za oceanem. A do tego ma oczywiście super popularne kanały na YouTubie Max TV i Max TV News, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Dziennikarz pytany o receptę na sukces odpowiada, że trzeba po prostu skoncentrować się na celu. Według niego najważniejsze jest, aby uświadomić sobie, co chcemy robić w życiu, jakie mamy umiejętności, możliwości, upodobania i napisać sobie pod to scenariusz. Jakiś czas temu na pytanie o powrót do Polski stwierdził, że w naszym kraju dziennikarze bardziej boją się o robotę niż robią materiały z serca. No, umówmy się. Trzeba mieć jaja, żeby mówić jak jest, kiedy ogląda cię ponad milion osób, zwłaszcza kiedy porusza się kontrowersyjne sprawy polityczne. Na początku roku pojawiały się jakieś plotki, że w związku ze zmianą szefostwa w telewizji publicznej Max miałby wrócić do Polski i pracować w TVP. Jednak kiedy szukałem jakichś konkretniejszych informacji na ten temat, prawie każdy news był zakończony znakiem zapytania, a z artykułów nic rzeczowego nie wynikało. Nawet sam Max twierdził w jednym ze swoich filmów, że nie otrzymał żadnej oficjalnej propozycji współpracy z telewizją. Nie dostałem informacji od nikogo, żadnej propozycji od nikogo oficjalnej z telewizji publicznej. Rzetelność dziennikarska nakazuje, żeby sprawdzić to u osoby zainteresowanej, czyli u mnie. Czyli wykonujecie to z dwóch źródeł. Czyli dzwonicie i powiecie, pan nam taki, otrzymaliśmy informację, że pan to. Jeżeli ja nie odpowiem, piszecie, nie odpowiedział. Jeżeli nie dodzwonicie się do tego czasu, kiedy jest emisja, mówicie, nie zdążyliśmy uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Tego wymaga uczciwość dziennikarska, a nie pisanie plot, że ja coś dostałem, czy zrezygnowano ze mnie. To jest kolejna plota, ok? Jak dla mnie Mariusz Max Kolonko jest słabym dziennikarzem i nie powinien robić w tym zawodzie. Nie, dobra, słaby żart. Dla mnie to jest jakiś kosmos, żeby nawijać cały czas przez pół godziny i jednocześnie trzymać widza w ciągłym zainteresowaniu i skupieniu. Panie Maxie, jeśli pan ogląda to wideo, wielkie wyrazy szacunku, robi pan kawał dobrej roboty. Dziękuję. Skoro od tylu lat mieszka pan w Ameryce, sądzę, że sprawię panu przyjemność, przypominając to, co Polska ma do zaoferowania. Wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Thank you.
Unbelievable.